A więc cześć, witajcie drodzy ziomeczkowie, drogie moje gibonki kochane. Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. I tak, znów ta seria z tego popularnego, znanego, fajnego Minecrafta. Oczywiście nie jest to, jakby wam to powiedzieć, nie jest to normalna wersja tego Minecrafta. Oczywiście jest to wersja 1.8.9. Oczywiście to jest na nowo powstałym serwerze, ale za chwileczkę wam to wszystko tutaj objaśnię i pokażę co i jak tutaj ogólnie to wygląda. Moi drodzy, a tak na sam początek, kto nie dał łapy w górę, to teraz będzie miał właśnie możliwość tego zrobienia. I oczywiście kto nie dał suba, będzie mógł to właśnie zrobić. A więc moi drodzy, czas, start, więc lecimy. Więc tak, moi drodzy, czas już minął i po prostu możemy sobie tutaj troszkę pofruwać. Tak, możemy sobie troszkę pofruwać, dlatego że ja mam rangę, jak widzicie, youtubera. Tam macie dalej doskonalenie ogólnie tego całego serwera. Ogólnie serwer na razie jest jako Skyblock. Ten serwer jest bardzo, bardzo tutaj rozbudowywany przez administrację. Oczywiście administracja jest bardzo fajna. Bardzo fajni ludzie tutaj ogólnie pracują na tym serwerze. Jest już bardzo, bardzo dużo graczy na tym serwerze. Oczywiście serwer nowo powstały, a naprawdę jest ludzi bardzo dużo. I naprawdę polecam, wchodźcie w ten serwer. Ja oczywiście wszystkie dane dam w opisie pod moim filmikiem. No i oczywiście, moi drodzy, nic innego jak będzie seria z Minecrafta, właśnie z tego serwera Skyblocku. Będę tutaj rozbudowywał właśnie tą swoją wyspę. Jak sami widzicie, troszkę tutaj już zacząłem tą wyspę swoją rozbudowywać, ale oczywiście będę czekał na was, żebyście właśnie wchodzili na ten serwer, żebyście tutaj właśnie wbijali. I tak jak mówię, ja wam dane po prostu podam. No i oczywiście będziecie mogli sobie tutaj wejść. Serwer obsługuje wersję Minecrafta od 1.8 do 1.12, ale jeżeli chcecie mieć wszystkie dodatki ogólnie w Minecrafcie na tym serwerze, no to będziecie musieli wejść sobie przez Minecraft 1.8. Tam właśnie będziecie mieli wszystkie dodatki, które są właśnie tutaj przez administrację dodane. Oczywiście jeżeli ktoś nie chce, może grać na nowszej wersji 1.12. Moi drodzy, ja tutaj już dalej nie przedłużam. Po prostu sobie wyłączymy tego flya. Tak, włączamy normalnie sobie w ekwipunek i tak dalej. No i oczywiście bierzemy się za rozbudowywanie tej mojej wysepki. Przepraszam za ten gaszel, ale nie wiem, coś mi bierze, jakiś wirus grypa, nie wiem, coś panuje. Niedobrego. Okej, więc tak, może troszkę tym dirtem się tutaj rozbudujemy, dlatego żeby ten dirt będzie nam potrzebny, ponieważ ja chciałem sobie zrobić tutaj jakby taki mały lasek i nie tylko lasek, bo chciałbym sobie zrobić coś takiego, żeby rosło mi jedzonko, jak i również las, żebym mógł go potem wyciąć sobie, tak? A jak sami wiecie, że no, drewno się przyda, tak? Bez drewna tutaj w Minecrafcie raczej przeżyć się nie da, jak i bez tego najbardziej przeżyć się nie da bez jedzenia. No ale jak sami wiecie, no też również potrzebne jest właśnie to, żeby te drzewko rosło. Ogólnie rzecz biorąc, ja się zastanawiam, czy nie zrobić sobie płotka tutaj, żebym ja nie wypadł, a potem ten płotek sobie tak ładnie, fajnie skasować. Dobra, tutaj nie będę kilofa strzępił na to. Najpierw sobie ten dirt rozwalę, a potem z cobblestone'a zrobię sobie schodki i po prostu, jakby wam to powiedzieć, tutaj bardziej rozbuduję tą swoją wysepkę. Oczywiście już mam tutaj na wstępie, powiem, że odcinki z Minecrafta będą pojawiały się co drugi, co trzeci dzień, bo jak sami wiecie, tutaj Assassin's 4 również nagrywam, ten Black Flag. No, tak więc właśnie.
dwie gry będą tutaj na moim serwerze. Oczywiście mówię serwerze, na moim kanale. Oczywiście będzie Minecraft, no i oczywiście będzie również Assassin's 4, którego tutaj właśnie będę dokańczał. Jeżeli wam oczywiście odcinek się spodoba, no to pamiętajcie, zostawiajcie kciuka w górę. No oczywiście zostawiajcie subskrypcję, bo kto nie dał suba, no to tak jak właśnie na początku odcinka mówiłem, macie czas, żeby ten sub zostawić i kliknąć dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco. Ale jeżeli tutaj jest ktoś nowy, dopiero teraz wbił na odcinek i mnie ogląda, no to wystarczy, że po prostu klikniesz subskrybuj, klikniesz czerwony dzwoneczek i jesteś ze mną na bieżąco. Tak więc masz 3 sekundy na to, żeby to zrobić, więc ja tutaj odliczam. Raz, dwa, trzy. Okej. Więc ja będę patrzał, ale tych subskrypcji przybyło. A ogólnie, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, no to pamiętajcie o tym, żebyście po prostu zostawiali kciuki w górę i pisali w komentarzach, tak? A to jak mówię, jeżeli będziecie chcieli ze mną grać właśnie w tą grę, no to po prostu nic innego, jak tylko ja wam podam w opisie właśnie dane, żebyście mogli wejść tutaj i grać razem ze mną, tak? Jak tutaj widzicie, mam takie... taką moją wytwórnię kochanego tego mojego kamienia, tak? On żeby tutaj tak ładnie się wydobywał. Dlatego, moi drodzy, jestem bardzo ciekawy, czy mi doradzicie, co zrobić, żeby na przykład... czy jest możliwość taka, żeby ten kamień sam się po prostu rozkruszył i na przykład do skrzyneczki tak ładnie, pięknie wskakiwał mi, bo jeżeli jest taka możliwość, no to mi napiszcie, ja sobie to zrobię, napiszcie mi właśnie jak to zrobić. Także z góry dziękuję za pomoc wam już od razu. Dobra, tutaj zrobimy sobie tak. No i tak jak właśnie mówię, schodki mi się tutaj przydadzą, bo jak widzicie, troszkę tutaj dużo zabiera mi to właśnie, no... serduszka, bo to jest pół serduszka. O Jezu, niepotrzebnie tutaj zeszłem. Dobra, tą siekiereczką sobie tak ładnie rozciupam tu wszystko. Gdzie tutaj mamy to? Dobra, więc z bruku sobie zrobię schody. Ładne, piękne schody tutaj sobie utworzymy. 3, 3, 3. Dobra, okej. Okay. Więc mamy 12 tych schodków. Mam nadzieję, że to wystarczy. Dobra, jeszcze na chwilę włączę sobie tego flya, bo jestem ciekawy, gdzie tutaj jest ta lawa. Lawa jest tutaj, więc tego tutaj rozłupać już tutaj nic nie będę. To sobie jeszcze tutaj może tym brukiem zastawię ogólnie, tak? To będzie taka moja piękna, kochana kopalnia. Dobra, bo tutaj mi się woda wyleje i tak dalej. Tu sobie tak... Oj, sorry. Tu sobie tak troszkę zabezpieczę to, tak? Żebym mógł sobie tutaj potem, dobra, wrócę potem do tego, żebym tutaj wiedział, że to jest ta moja taka kopalnia i żeby tego nie rozwalać ogólnie, tak, żeby tutaj sobie tak pięknie to zabezpieczyć. No i bardzo piękny tutaj jest kwadrat i ja do tego kwadratu będę tutaj sobie tak fajnie jakoś po schodkach wchodził, tylko jestem ciekawy, skąd tutaj je zacząć budować, czy żeby trzeba by było stąd, poczekajcie. Może trzeba by było tak zacząć. No właśnie, jak już sami widzicie. Zapomniałem się sobie w ogóle, jak tutaj się buduje, tak szczerze powiedziawszy. I nie śmiejcie się, bo naprawdę troszkę dawno w to grałem. Okej, okay, te schodki się nam tutaj na razie nie przydadzą, bo są zbędne. To trzeba zrobić tak. Tutaj trzeba zadirtować. Tak, postawić sobie schody. Okej. Okay. Jeszcze tutaj schody się przydadzą, ale te schody sobie postawię po prostu tak. I bardzo pięknie tutaj sobie wchodzimy. Okej. Okay. Dobra. Tu mamy coś takiego. Ja oczywiście tutaj to sobie porozwalam, bo będę miał takie przejście fajne. Takie pod schodami. Sami wiecie, będę mógł sobie coś tutaj pozostawiać. Tu nie ma już żadnego... kamienia nie ma, dobra. Więc super, to co mi potrzebne było już mam. Okej. Okay. Więc teraz tak, to sobie mogę... aha, bo to jest mój ekipunek, sorry. Tu mogę mieć sobie wilka zespawnować. Tu mam bruk, marchewki, sadzonki i tak dalej, i tak dalej. Jak sami widzicie, mogę tutaj różne rzeczy sobie robić.
Ziemia się przyda. Tak, ziemia się na pewno przyda. Co tu mi się jeszcze przyda? Brzozowe deski na pewno mi się nie przydadzą. A wróg to może się przydać, żeby coś stworzyć. To sobie weźmiemy. Tak, cały ten wróg. Nasionka. A może posadzimy sobie... arbuza. Posadzimy sobie dynię. Wiecie co? Może na razie nie. Posadzimy sobie arbuza i posadzimy sobie zwykłe nasiona pszenickie. Będziemy sobie mieli pszenickę, tak, pszenickę taką fajną, naszą, kochaną. Dobra, tu sobie zadyrtuję to, okej. Dobra. I teraz tak. Ja sobie zacznę tutaj tworzyć tą moją wysepkę gdzieś, może nie tu, ale gdzieś odtąd. Żebym tylko nie spadł. Okej, dobra. Odtąd sobie tutaj zacznę tworzyć, tak? Gdzieś do tamtąd. Okej, pozwólcie, że ja sobie tak jakoś tu na tym flyu tu zrobię. Okej, czekajcie. Ops, dobra. Powiem wam, że fajnie mieć tu rangę youtubera, bo mogę sobie chociaż na flyu pomóc i szybciej tutaj razem z wami wybudować to wszystko. Dlaczego ty nie możesz postawić tego? Poczekajcie. Ops, czy żeby się nie dało? No a jednak się dało, dobra. Tutaj sobie ogólnie zakopę. Tylko jestem bardzo ciekawy, kiedy mi tutaj trawa urośnie. No to jestem bardzo, bardzo ciekawy. Dobra, ogólnie będę się rozbudowywał nie w tą stronę, nie w prawo, tylko tutaj bardziej w lewo. Dlatego, że tutaj gdzieś mi bardziej ta strona odpowiada. Nie wiem dlaczego, ale tak już tutaj od samego początku chciałem zrobić. Okej, dotąd tutaj się rozbuduję. Dalej tutaj nic już nie będę tworzył. Dotąd tutaj się rozbudujemy na razie w tym kierunku, żeby po prostu zrobić sobie jakieś sadzonki, domek do mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Ale póki co to muszę się zająć stworzeniem jedzonka. Bo tego jedzonka jest naprawdę bardzo dużo tutaj potrzebne. No, dobra, w te strony tutaj będziemy się rozrastać tą naszą kochaną działką, okej. Nawet nie w lewą stronę, tylko tak w tył bardziej. Ale okej, damy radę. Więc tak, pozwólcie moi drodzy, że ja tutaj sobie to rozbuduję. I oczywiście za chwilkę do was wrócę. Dobra, okej, nie starczyło mi troszkę ziemi. No ale cóż, mam nadzieję, że damy radę jakoś tutaj ogarnąć to. Tu mam to, tu mam to, tu mam to, dobra. Cóż, musimy jakoś sobie wydobyć troszkę ziemi. A, to nawet z tej strony tutaj sobie to weźmiemy. Okej, okej. Dobra. Na razie kilofem, tak fajnie sobie tutaj... O, postukamy, coś tu widzę, chyba miedziucha albo złoto. Nie wiem co to jest, zaraz zobaczymy. Czyżby to była miedziucha, czy to jest złoto? Pójdziemy na złomo dodać, jak to jest miedziucha. Będziemy mieli kasę. No raczej chyba nie. Zaraz zobaczę co to jest. Poczekajcie, tutaj rozwalę sobie, żebym miał dirt. Jak sami widzicie, dirt jest bardzo tutaj mi potrzebny. Gdzie tu jest ten kamień? Kamień jeszcze też się przyda. Hops, hops. I widzicie? Spadło nam. Nie za fajnie, dobra. O, tu jeszcze możemy mieć, to niech nam to oddadzą. I tu też. Będę bardzo wdzięczny, jak mi oddasz dirt. I ty też, i ty też. Tak ładnie was oskubę tu pięknie, z tego dirtu, okej. Więc tak, mam nadzieję, że 14 kawałków wystarczy bez problemu, żeby tutaj się rozbudować. Ops, aj, nie tak, dobra, to potem zburzymy. O, jest pięknie, ładnie. Jeszcze 6 kawałków, no 7. 7 kawałków nie wystarczy. Ale dobra, damy jakąś radę. Tam jest jakaś druga wyspa, tam się chyba podejść nie da, nie wiem, nie pamiętam. O, tu jeszcze mogę sobie to porozwalać. Tu będziemy mieli kolejnego dirta. O, to jest fajnie, ale tu mamy dirta. No to mi się podoba. Tylko żebym nie rozwalił tam właśnie tego. Muszę pamiętać o tym kwadracie, że ten kwadrat to jest świętość. Ten kwadrat jest świętość, jego rozwalić nie mogę. Muszę o tym pamiętać. Dobra. Więc fajnie, mam nadzieję, że tu mi jeszcze się to uda zrobić. Patrzcie, uda się nam, dobra. No i super, dobra. 7 zostało, więc te 7 niech zostanie. Teraz tak, motyka by się przydała. Tylko nie pamiętam jak się ją robiło.
Ja się zrobiło motyka. Czekajcie, patyk, patyk. Nie no, chyba nie tak. Chyba coś z dyskami było. Coś mi się tak wydaje. Ale nie, czekajcie, patyk, patyk. Hop, hop. O, mamy motykę. Widzicie, kamienna motyka, okej, okay, to też się nam przyda. Łopata się nam przyda. Tak, zrobimy sobie łopatę. To wyszedł nam kill off. Coś nie za bardzo. Czekajcie, a, mam łopatę, czyli tak się robi łopatę, bo ta łopata się nam już kończy. Więc wezmę sobie to. Okej, okay. Ruda żelazo nawet, no widzicie, pomyliłem się, to nie była miedziucha, tylko to było żelazo. Wow, sorry, nie tu, dobra. Wstecz, wróć, dobra. Idziemy sobie zrobić płotek, ogólnie rzecz biorąc. Mam troszkę desek. Gdzie są te deski? Tu, dobra, tu też są, okej. Okay. Teraz co, weźmiemy sobie sadzonki brzozy i wezmę sobie sadzonkę, nie, akacji to może na razie nie, ale dąb posadzę sobie. O, pięknie tutaj zejście, o, super. Dobra, ale jeszcze płotek miałem zrobić, tak jak ten płotek się robił, to chyba było coś takiego, tak, tak, tak. I tutaj patyk, o, dobrze pamiętam, dobra, cztery patyki, tu i tu, i teraz po cztery deski z każdej strony muszę dać. Chyba mi tego nie wystarczy. A, no pięknie starszyła. To mamy 12 płotków. Troszkę mało. Troszkę mało. Troszkę mało, tak. Troszkę za bardzo mało. No ale tak, tutaj sobie ogrodzę. Patrzcie co my tu mamy. Tutaj możemy sobie fajnie tu kopać w ogóle, widzę. Bo patrzcie ile tutaj mamy różnych tutaj minerałów. Okej, okay, surowców. Ale... ja muszę płotek sobie tak postawić tu, dobra, żebym stąd nie wypadł. Tutaj sobie muszę blisko być tego, tak, że jak go rozwalę. Łopatą chyba nie za bardzo go tutaj rozwalę, ale muszę sobie czymś szybciej pomóc, żeby to było szybciej. No szybko, płotku. Nie widziałem, że jesteś taki, kurczę, trudny do rozwalenia. Dobra, no szybciej. O, pięknie, to mi się podoba. Dobra. A wy oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, nie zapomnijcie o komentarzach, o subskrypcjach. No i oczywiście wbijajcie na ten serwer, tak jak ja wam tutaj mówię. Dobra, płotek mamy zostawiony i jeszcze do was taki mały komunikat. Jeżeli chcecie, żebym naprawdę więcej tych odcinków tego Minecrafta nagrywał, no to oczywiście wystarczy, że mi tutaj napiszecie, że tak, nagrywaj i w ogóle dacie dużo kciuków w górę. A no to mi się to spodoba, patrzcie, aż kurczę mi się zrymowało, nie? O, żelazo się nam przyda. Również. Mamy dirta jednego, fajnie. Tu sobie to wykopiemy. Też. I tu też mogę sobie to wykopać. Ale tu muszę włączyć sobie flya. Tylko troszkę spaść. No i też damy radę, poczekajcie. Wykopałem. Zdobyłem, wykopałem. Dobra. O, mam węgiel. Węgiel się nam przyda, poczekajcie. Ja wydobędę ten węgiel. Nawet do pieca, jak będziemy piec mieli, to żeby coś przytopić w ogóle, to ten węgielek nam się przyda. Okej, okay, dobra, mamy tylko jeden. A gdzie reszta? Już, powoli się nam wydobywa. Szkoda, że tu nie ma diaksów, wiecie co? A może są? Nie wiem, nie wiem, jeszcze tutaj nie zdobyłem, nie widziałem. Bo jeżeli by były diaksy, no to naprawdę by było fajnie, bo byśmy mogli sobie zrobić kill of diaksowy i wtedy byśmy tutaj naparzali bardzo fajnie. Ogólnie rzecz biorąc. Dobra, może tutaj zdążę złapać go. Dobra. Nie, węgielek mi upadł. Oj, nie zrobiłem go, dobra. No cóż, nie udało się. A tutaj mamy kolejny węgielek. Jak się nie mylę, raczej się nie mylę w tym momencie. O, dobra, mamy węgielek. Tak więc jakbyście nie wiedzieli, to już teraz wiecie, że pod wyspą możecie znaleźć różne minerały. Oczywiście jakoś spróbujcie sobie tutaj, no... tak grać, żeby nie spaść i żeby się rozbudować tutaj bardzo fajnie. A ogólnie co wam jeszcze powiem o tym serwerze, tak? Żeby tutaj cały czas nie nawiązywać do gry. No to tak, powiem wam tylko tyle, że serwer zaczyna się coraz bardziej rozbudowywać. Oprócz tego skyblocku, co tutaj widzicie, te wyspy, rozrastanie swojej wyspy. Patrzcie, jaki ktoś już domek sobie tam zrobił. Oprócz tego, że tak, będziemy tutaj rozbudowywać swoją wyspę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to moi drodzy, jeszcze administracja będzie robiła tryb RPG, co jest naprawdę bardzo mało spotykane na serwerach Minecrafta. Będą tutaj różne survivale, nie survivale, dużo różnych rozmaitości. I po prostu tego po prostu na innych
serwerach się nie znajdzie, naprawdę. Przepatrzałem inne serwery i powiem wam szczerze, że to jest mało spotkane, żeby było RPG na serwerach. I fajnie, sam tutaj w RPG na pewno zagram, bo ja lubię RPG. Jestem fanem RPG, tak jak wam powiem, jak i strategii. Dlatego na pewno RPG nie ma sprawy, żebym tutaj nie zagrał ani nie nagrał tego, bo jest pewne, że nagram. Dobra, tą łopatę mogłem nie wyjmować, ziemia się przyda. Tyjącą konia. Ale jest sadzonka dębu. I dąb sobie tutaj postawimy. Hops! I hops! I tutaj! I jeszcze jeden! I jeszcze raz, ale tutaj nie pójdzie. A więc tutaj sobie postawimy. Niech tak pięknie sobie rosną. Jak mi się to podoba. Pięknie, nie? Naprawdę, dobra. I kolejne jest sadzonki brzozy, dobrze to przeczytałem, tak? Sadzonki brzozy postawię sobie tutaj, co jeden bloczek to odstęp, dobra, pięknie, niech te drzewka nam tutaj pięknie szybko rosną. Okej, dobra. Tutaj mamy jeden teren, tutaj może sobie nasionka posadzimy, wiecie co? Tak, fajnie by to było. Tak, tutaj mamy motykę. I tutaj zaczniemy stąd. Hops, tylko gdzie są te nasiona? Chodź te nasionka kochane moje. Dobra, pięknie, super. Jeszcze mamy 9 tych nasionek. Tu mamy 6, 7, 8, 9. Okej. I już tutaj patrzcie co się dzieje. Tak, już nam tutaj powstała jakby glina tak zwana. Nie, niby za bardzo podmokły teren, nie powiedziałbym. Dobra, okej. I ładnie to fajnie tu wygląda. Przydałby się nam kolejny płotek, tylko jest jeden problem. No właśnie, jaki? Nie mamy drewna. Nie, no mamy tutaj jakieś brzozowe deski, ale... ich nie starczy. Nawet patyków nie mamy dużo. Nie, dobra, na razie tego płotku nie będziemy robić. Najważniejsze jest to, żeby drzewka nam się... ładnie tutaj rozrosły. Tam widzicie, naprawdę jest fajny domek. Nie wiem, pozwólcie, że spróbuję tam dolecieć do tego, do tej wyspy, pokazać wam może ten domek. No nie da się bardzo, tak? Nie da się na tą wyspę. Chodzisz na wyspę Marcinos, okej, tam nie da się. Dobra, ale patrzcie, zrobił sobie tam, z tego co widzę, poczekajcie, zrobił sobie tam kopalnię. Widzicie, jakie fajne wejście ma do kopalni. No fajnie sobie to gościu wykombinował. Naprawdę. No co, moja wyspa się tutaj powoli tutaj rozrasta, tam też ktoś już coś tam buduje. Aha, tam zrobił sobie ktoś same drzwi. No tak, no wchodzi sobie na wyspę, no to tak, no drzwi muszą być, nie? No musi tak fajnie sobie być wyspa. Dobra. Okej, co my tu na razie mamy? No na razie tyle, moi drodzy. No nic więcej tutaj nie zrobimy. Jedynie co, no to możemy sobie pokopać tylko troszkę tego kamienia. O kurczę, bym się spalił. Jedynie co, no to tylko to nam pozostaje, tak? Żeby kopać ten kamień. Tutaj się rozbudowywać, tak? No i muszę coraz... O, ale... pyknął troszkę ten kill-off, tak, nie fajnie. No i muszę po prostu się rozbudowywać swoją wyspę, tak? No, to już potem nic nie zrobimy, chyba zdeptałem nasionka. Nie, dobra, nie zdeptałem. Potem jedynie już wszystko z dirta będziemy musieli budować. No z niczego innego, mówię z dirta, z cobblestone'a, tak? Z kamienia ogólnie tutaj wszystko będziemy musieli robić, bo... no to jest bardzo potrzebne, naprawdę. Ta ziemia jest potrzebna tu, co mam, bo z tego naprawdę dużą plantację możemy sobie zrobić. Jedzonka, drewna i tak dalej, żeby się tutaj rozbudowywać. No i co, tyle moi drodzy, na razie na tym serwerze, tak? Wbijajcie, grajcie razem ze mną, rozbudowywujmy swoje wyspy. No i zobaczymy, jak to będzie. Tak więc, moi drodzy, ja się z wami żegnam. I po prostu, środa albo czwartek. Znaczy nie, jutro to na pewno nie, ale w czwartek powinien być kolejny odcinek z Minecrafta. Tak więc trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie, kciuk w górę, kciuk w górę. No i oczywiście subskrypcja. Tak więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was. I pamiętajcie, im więcej kciuków w górę, tym fajniejsze będą odcinki z Minecrafta. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Hej!